nagroda za swoją postawę w eliminacjach, za odmłodzenie. Trener Hector Cooper chce zachować, na której tutaj się odbędą 4 mecze. Egipt, mecz numer 2 na Mezem, tworzą chyba najgluźniejszy duet napastników na tych. Wani pośle piłkę w pole karne, główkowa Ali Gabr. Urugwaju de Arrascaeta, Cavani utrzymał się przy piłce, Cavani po ziemi broni. Muszę zwrócić uwagę, zgranie tutaj Suareza. Gdzieś bez przerwy pytany o to Hector Cooper powiedział, że na tym mundialu na pewno El Hadary zagra. Godin. Suarez raz po raz przypomina o tym kolegom. Uwaga, bo atak Egiptu, Warda. Amr Warda zawiesił tę piłkę nad... Piłka w polu karnym i strzelał. Strzelał Trezor. Zajął się Urugwajczycy, Varela, pole karne, ale nie skierował tej piłki w światło bramki. Pory w Barcelonie zagrał 198 meczów i strzelił. Tatuował, no to Kowacz mu podziękował pięknie za usługi. Radek, wracając z tego meczu, byliśmy wśród kibiców chyba wszystkich krajów biorących udział. Jeszcze raz do przodu, do Nandeza, do Vareli, Varela i znów za blisko bramki. Która to już dzisiaj? Rajden, Diego Godin minął dwóch rywali, wypracował sobie dużo miejsca Diego Godin. On zaczął tę akcję. Cavani przejmie piłkę na granicy pola karnego. Cavani! Ale to drużyny na Mistrzostwach Świata. Pierwszy raz w 90 roku. Trezeguet nawiera rozpędu, jest polu karnym. Said, pole karne, może zaatakować Urugwaj. De Arrascaeta dołączył do tej akcji Godin i nie udało się. Hegazi, na to aż będzie można wznowić grę. Abdel Shafi teraz i dobre odregranie. Teraz moc Abdel Shafi. Dobrze przypilnowany mocem przez Jimeneza. W reprezentacji, a więc tych mniej doświadczonych z nią boiska. Jeśli słupek już tutaj jest gotowy. Carlos Sanchez, Cavani w lewą stronę. Ale już uderzył wprost. To jest właśnie Rodriguez. Cavani, Suarez, Suarez i... Jeszcze zrywa się Urugwaj. Carlos Sanchez wypuścił Godina. Uwaga i gol! Jest bramka i to będzie prawdopodobnie... ...marzył, że najprawdopodobniej te spotkanie wygrają. No bez szans na...